Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Sekiro Shadows Die Twice. I mam wrażenie, że to będzie ostatni odcinek, znaczy mam takie nadzieje, bo musimy wziąć po raz kolejny głęboki oddech i iść zawalczyć z ostatnimi bossami. Zobaczymy, czy nam się to uda. Ja tak się tylko zastanawiam, czy jesteśmy w stanie tam wleźć dosyć szybko i sobie ogarnąć kapliczkę, która nam będzie potrzebna. W sumie to trochę idę tak z dupci, bo nie powinienem tędy iść, tylko powinienem iść tą kładką, no ale dobra, niech będzie. Mam nadzieję, że ten mi nie dojedzie, ale nie powinien. Odpowiednio szybko chyba właśnie sobie tutaj przejdziemy. Psy nam nie są groźne w żadnym wypadku. I teraz tak, moglibyśmy już lecieć na samą górę, ale może jeszcze sobie spróbujmy odblokować bliską kapliczkę, czyli tę. Tą kapliczkę sobie odblokujemy, bo następna wymagałaby od nas walki. Czekajcie, zdobądź umiejętności. Następna wymagałaby od nas walki, weźmy sobie to, natarcie cienia, bo to nam może być przydatne podczas walki z bossem. Fajnie by było jednak się wzmocnić też, jeśli chodzi o siłę, ale powiem wam szczerze, że musiałbym więcej bossów pokonać. Mam wrażenie, że damy radę, ale będzie to mega, mega ciężkie. Dlatego tak, zróbmy sobie tak, weźmiemy natarcie cienia. Technika ninjutsu, w zasadzie nic więcej z tego to nie potrzebuje. No i długa iskra, tak, to jest ok. Nic więcej chyba nam nie będzie potrzebne, tylko i wyłącznie narzędzie protezy w postaci petard na ostatnią fazę, powiedzmy, z tych walk. A o czym mówię? Już wam pokazuję. Naprawdę? Naprawdę? No nie wierzę. Nie mam się czego złapać. No serio. O właśnie, o to mi chodziło. Jezus Maria. Cyk. O właśnie. I po raz kolejny dochodzimy do miejsca. Ja tutaj może to zostawię po prostu. I remember you well. I heard stories of your death, yet here you are. What are you plotting, Owl? Plotting? I would do no such thing. Now, my lord, I must ask that you accompany me. This old bird has but one desire. To protect the divine heir from those that might take his esteemed blood. So, the dragon's heritage has seduced you too. And there is nothing to discuss. Take your leave. I would, my lord, but I'm so stunned by this view, I'd like to take it in just a while longer. I'll leave when I've had my fill. I to pamiętacie, prawda? Teraz przy rozmowie z ojcem wybieraliśmy, czy chcemy zostać, jakby poprzeć ojca. Czy chcemy zostać skórą? To think you were still alive. That was my design, but the same could be said for you. I was certain you died that night. The power of the divine heir brought me back. That's it. What? The divine heir's power, the dragon's blood, must be mine. Father. Now you see it. Remember the first rule of the code. As your father, I order you to forsake your master. From this moment, he is your master no more. Forsake the divine heir. Listen to me, Wolf. Obey your father's command and forsake the divine heir. I tutaj ten wybór to jest czwarte zakończenie. Jeżeli porzucimy Kuro zgodnie z kodeksem,
doprowadzimy do niego. As you command. In accordance with your father's word, you will forsake the divine heir. You understand now, don't you? Jeszcze oczywiście gra chce, żebyśmy potwierdzili, bo jeżeli to wybierzemy, to nie będziemy mieli dostępu do dalszej zawartości gry, prawda? Czyli szybciej skończymy po prostu podejście do gry. Szybsze zakończenie będzie. Yes. The code is absolute. I hereby forsake my master, the divine heir. I expected no less from you, my boy. With this, our supreme reign will... It seems we have a troubling guest. But to oppose the daughter of the late Lord Dogen would be quite the insult. Disgrace! My, my. Not bad at all. Wolf, I leave this to you. Have at it. Tear her apart. Sir. I have witnessed Shura once before. The very same stirs inside of you. As such, you must be destroyed. Lady Emma, nie wiedzieliśmy, że jest w stanie dzierżyć miecz tak mocno. Let us begin. No dobra, let us begin. Nie ma łapanka. Dobra, raz. Mogę odskoczyć. O kurde, zapominam o tym jej ataku. Czy ją jeszcze kiedyś przeszliśmy? Znaczy ja przyszedłem, ale niestety następnej walki już nie. Ani razu. Okej, odejdźmy. Trochę zregenerujmy sobie. Tego nie chcemy na twarz, bo to mimo tego, że zblokujemy, to dostaniemy obrażenia. Okej, pchnięcie. Nie, nie łapiesz. Dobra, lekkie zregenerowanie sobie postury. Łop. Nie. Nie będziesz mi tu łapać. Nie ma przytulanka. No. Sama sobie nabija też posturę już od pewnego. Okej, odejdźmy sobie. Okej, nie ma łapanka. Mamy cię. Dobra, Emma nie jest takim problemem. Jak widać. Jedna tykwa. Można ją blokować i iść na wymiankę. Bardzo podobno jest do Genichiro. Ale to oczywiście nie wszystko, jak koniec, to koniec musi być z przytupem. Sekiro.
You are a most unkind and inauspicious man. But for some reason, I could not bring myself to hate you. It seems I must cut you down before you fall to Shura. Shura, I never did think. Yes, Va. To kill your kind again. Aja! Podwójne Ichimonji. Kurde, kable mi tutaj przeszkadzają. Pod palce mi włażą. Mam podłączonego pada. O! Przed tym też uciekamy. Aaaa! Czekajcie, bo mnie wkurza ten kabel. Okej. Okay. Dobra, znowu ładuję. Można mu tutaj wjechać jednym atakiem. O, naprawdę? Dostałem to? Na twarz? Ała, Boże, jak boli. Ej, co? To Ichimonji, kurde... To Ichimonji mógłbym mu jakoś zablokować. Ale wolę teraz odejść. Okej. Okay. Out. Na plecki. Podobnie jak było w przypadku ostatecznej walki. Kurde, dlaczego nie zrobił kontry Miki? Wow! Nie, kręcenie wora. Nie, proszę. Dobra, to lekka taka... Tactical retard. Zobaczcie... Nie! Zobaczcie, że on w ogóle... unika mojego pierwszego ataku często. Dobra. Nie byłem na to przygotowany, żeby to skontrować. Okej. No nie wierzę, nie, no to nie powinno wejść, ni cholery. O, świetnie. O, nie, będzie łapanka. Rozrzucam. Mało pchnięć robi. O, właśnie o tym mówiłem. Dobra, mamy to. Mamy jego pierwszą fazę, jeszcze drugą musimy przejść. Niestety Skubaniec teraz używa ognia. Dobra. Nie! Nie wiem, jakim cudem ja to zblokowałem. O, świetnie! Właśnie to chciałem zrobić, paść na jednego strzała. No nie wierzę!
come on! No weź! Weź się odwal. O, super! Jestem jeszcze w płomieniach. O nie, 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 nie! 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 Nie, 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 dałem mu to zrobić. Pokrywa całą arenę ogniem. Aaaa, fuck. Dobra, jeszcze raz przyjdzie nam z nim zawalczyć. Jest strasznym wrzodem na tyłku, wam powiem. Ta druga walka ma tak duże AOE, w sensie dookoła siebie wali tym ogniem i bardzo szybko nas to wszystko podpala. Więc no, musielibyśmy używać proszków gaśniczych, ale to i tak w czasie rzeczywistym. Jakiekolwiek wzięcie przedmiotów, które mogłyby nas zboostować, wiąże się z tym, że dajemy mu czas na to, żeby do nas doskoczył. No to już wiemy, bo to tam raz zginąłem, prawda? Jakiekolwiek branie czegokolwiek, no daje mu czas na to, żeby doskoczył, zaatakował nas, no a na to nie możemy pozwolić za żadne skarby. Więc wracamy do zamku w Ashinie. Sień w górnej wieży i tutaj będziemy szli na te walki z bossami. Słuchajcie, zrobimy tak. Emmę mamy już pokonaną, więc z Emmą po prostu nie będziemy tracić czasu na to, żeby do niej podchodzić. Sam Ishin będzie pokazany. Podejście, które uda mi się oczywiście zaliczyć. Bo jeszcze ani razu nie udało mi się go pokonać na 100%. Zawsze ta druga faza jest tak irytująca dla mnie. Masakra, jeszcze w ogóle się jej nie nauczyłem. No dobra, to widzimy się na Ishinku. Shura, I never did think I'd have to kill your kind. Nie! Zostałem nietknięty przez Emmę. To znaczy, że no, nie może mi pójść tak dobrze na Ishinie, nie? Lepiej chyba niż odbijać, to spierdzielać przed tym. O kurde. Dobra, mamy kontrę Mikiri. Zauważyłem, że jak jesteśmy za blisko, to ta kontra Mikiri nie wchodzi. Zajajajajaj, za późno zacząłem uciekać. Dobra, mam... W ogóle, what the fuck, gdzie ja jestem? No i znowu za późno chyba. A nie, jednak. Okej, nie ma łapanka. Kurde. O, come on! O nie! Znowu te zasrane kable mi pod palce podchodzą, no. Okej, spadam. O nie! Dobra, spadówka najdalej. Też można mu na plecy wejść. No, kolego. Nie ma łapanka. Okej, właśnie na to czekałem, jak robi takie dwa kroki. Okej, na razie starczy.
Weszło. Kurde, mogę mu zrobić Mikiri. Okej, muszę sobie zregenerować staminę. Spadamy. Okej, mamy ją. Pierwszą fazę mamy. Teraz druga. Nie! 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 Nawet tego się nie masz robić. Łohohohoho! Kolego! Okej. Okej, jesteśmy na plecach. Nie! Ła, to bolało. Nie! Oh shit! Co to było? Nie wiem, ale nic dobrego. What the fuck you! Ty kurde gnoju, stary dziadzie. Dobra, przepraszam. Nie chciałem tak powiedzieć. Wow. Wyjdź z tego, bo nie chcę ci... Dobra. Zawsze to jakiś jeden cios. Nie. No. Okej. Nie. No nie wierzę. Ała. Tu trochę podpiekłem. O nie. Nie. Nie, 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 nie. Nie! Kolego! Kurde. Jest! Mamy go! Jest! Giń! Po raz drugi! Albo i trzeci, bo normalnie umarłeś kiedyś. Tak miało być! Leżeć!
Wszystkie tykwy prawie na tej ostatniej fazie. Jest Ishin Ashina, zdobyto trofeum. Pierwszy raz go udało mi się pokonać. Skurczybyk i niedościgniony. Wszystkich bossów udało nam się zabić, więc również trofeum wpadło. Wspomnienie Ishin Ashina. Również u schyłku życia Ishin Ashina był prawdziwym mistrzem miecza. Zdecydowanie był, ale to nie można było dopuścić do tego, żeby wypełnił całą arenę tym ogniem, bo to było destrukcyjne dla nas. Zaraz po tym, jak wybijały takie filary ognia, podpalały nas, to jeszcze, kurde, on zaczął atakować takim swoim atakiem, którego nie byliśmy w stanie zablokować przez te ognie, zaraz po tym, jak wyskoczyliśmy w górę. Sztuka walki polegająca na dobyciu miecza i wyprowadzeniu serii ataków tak szybkich, że ostrze jest niemal niewidoczne. Użycie wymaga symboli ducha. I to jest to, co on robił, tak? Łoje. Już chyba zużyliśmy wszystkie granulki i wszystkie tykwy. Ewentualnie mieliśmy jeszcze boską trawę. That took a while. But it was well worth the wait. Despite his age, few could hope to defeat a man such as Ishin. I would expect no less from my home. Now nothing stands in our way. Ashina, the Interior Ministers, the whole country is ours for the taking. Hey, the Kunzai Manusuya! Nie mówcie, że to my! Jeżeli... A on nam wbił dokładnie podobnie miecz, jak walczyliśmy po walce z panią Motyl. Za ironia. No! You're... You can't be Shura! Soldiers and townfolk alike died by the thousands. Very few survived. Ashina became the setting for the most tragic massacre of the Sengoku era. And for a long time after, it was said a demon lurked the land. Czy to my mieliśmy być tym demonem? I zdobyto trofeum Shura, czyli czwarte zakończenie. Również udało nam się tutaj zaliczyć. Więc widzieliście wszystkie cztery zakończenia, słuchajcie. Widzieliście wszystkie cztery zakończenia. I ktoś pisał, że poprzednie, jedno z tych trzech, które ostatnio wam pokazywałem, było mroczne. A to... To jest chyba najmroczniejsze i to właśnie uchodzi za to takie złe zakończenie, bo my, Shinobi, Wilk, staliśmy się tym złym. Powiem szczerze, że muszę doczytać jeszcze gdzieś na jakimś wiki, czym jest konkretnie Shura, o której oni w zasadzie często wspominali. Shura, nie? I zakończenie też tak się nazywa, Shura. Przemknęło mi chyba gdzieś między palcami, albo nie było wspomniane w tych wszystkich notatkach, gdzieś tam czytałem, które czytałem podczas gry, o Shura. Więc muszę to doczytać, żeby mieć pełnię i ogląd sytuacji. Ale słuchajcie, teraz mogę z czystym sercem i powiedzieć, że zakończamy Sekiro, także to jest koniec.
czwarty koniec i koniec ostateczny. Dziękuję wam bardzo gorąco wszystkim tym, którzy dotrwali do końca tej serii i oglądali Sekiro razem ze mną i moje poczynania. Dziękuję wam bardzo gorąco, no i słuchajcie, zapraszam na kolejne materiały, prawdopodobnie już niedługo wystartujemy z Days Gone. Jak tylko będę mógł pokazywać, bo grę już mam. I będziemy sobie rozpoczynali kolejną przygodę, w której mam nadzieję, że również będziecie mi towarzyszyć, bo jakże miło jest w naszym towarzystwie. Także dziękuję bardzo gorąco. Zostawcie łapę w górę, zostawcie komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. A ja sobie jeszcze w Sekiro zostanę, żeby dobić platynę, ale to już jest stricte farmienie expa. Na ulepszenie wszystkich umiejętności i narzędzi protezy, więc trochę expienia będzie i farmienia. Także dzięki wam za wasz czas i do zobaczyska. Na razie. Wesołych świąt też przy okazji. Na razie. Pa, pa.